Nigdy nie całowałam się na pierwszym spotkaniu. Co? Co, o to chodziło poważnie? Właśnie, żebyście się napili. Nie całowałaś się? Nie, naprawdę? Nie. No naprawdę. Wow. W spotkaniu. A to co to jest? To już nie jest spotkanie. A co to? To już jest związek, stary. Lecisz, Ania. Nigdy nie zabawiałam się z facetem w samolocie. Facetem dziewczyną. W samolocie? W samolocie. W samolocie. Seks jest okej i nie masz się czego wstydzić. Cicho, bo dobrze grybiem. Nigdy, przenigdy nie przespałem się ze swoim byłym byłą. Zastanawiałem się, ile osób nigdy nie popełniło takiego błędu. A do dzisiaj? Nie no, żartuję. Ale to tylko seks. Tylko seks? A trąd to tylko pryszczka. Nigdy przenigdy nie zdradziłam. Nie piję. Jeżeli nie zdradziłeś, nie zdradziłeś, to nie pijesz. Nie zdarzyło się jeszcze. Jeszcze? No myślę. Zdradziłaś? Zależy, co się uznaje za zdradę. Bardziej o seks chyba. Zdradziłaś kiedyś kogoś? Czekajcie, muszę pomyśleć, kiedy byłam. Znaczy, na pewno coś tam odwaliłam, jak z kimś byłam. Nie, no nie chodzi o seks tylko, nawet o guzika. No to tak. No wypiąłem. Nigdy przenigdy nie robiłem tego w czworokącie. O, level up. O kurde. To już grubo. Diable. No, słuchamy, słuchamy w takim razie. Cała geometria przed tobą. Kumpel korzystał z mojego pokoju, ja korzystałem z balkonu. I później miał współlokator wrócić, ja mówię, dobra, zadawaj do nich, nie? Zobaczymy, co tam robią, nie? Jest zabawnie cały czas. Nigdy przenigdy nie robiłam tego na masce samochodu. Zdradź tą historię. Dobra, ale mało na tym byłem ogólnie. Minus 20, moja kurtka na masce, ona na masce. Jazda! Taki potężny śnieg, bo u mnie w górach jest dość solidnie ze śniegiem. Także chyba jeden takich z hardkorowszych moich. Tak, dałeś radę przy takiej temperaturze? Tak, mega full rozgrzani. Z widokiem musiało być dobre. No ciemno było, nie? Ale polecam. Ja dobrze wspominam. To było całkiem świeże, spontaniczne. Po prostu był wschód słońca, zostałam wyciągnięta w deszczu na maskę. Co ty robisz? Czy ta osoba tutaj jest? No to ta sama historia. Ja już ją streściłam. Że mają jeszcze jakieś niezakończone rzeczy. Według mnie Karolina trochę gra, żeby zrobić mu na złość. Nie zdając sobie sprawy z tego, że też zamyka trochę drogę innym dziewczynom tego, żeby poznawały facetów, którzy tutaj są. Nigdy nie przespałam się z nikim na pierwszym spotkaniu. Czy do tej pory na pierwszym spotkaniu nie zdarzyło mi się uprawiać seksu? Wydaje mi się, że potrzebuję trochę tych emocji, że wtedy jest ciekawiej. Ej, chciałeś się napić, widziałem? Chciałam pomyśleć. Czy to już można było nazwać spaniem, nie? To było bardzo dawno temu. Poznałam gościa na imprezie i założyłam się z koleżanką... Już lecisz. Tak. Podobno faceci tak robią. Potrzymaj mi piwo! Potrzymaj piwo! Przespałam się z gościem w toalecie, w barze. Wszyscy to słyszeli. Generalnie wstyd jak cholera. Ale jesteś odważna dziewczyna. Nie, no to było... Szczera. Miałam fajnie, takiego że masz odwagę to powiedzieć. Szacun, naprawdę. Miałam takiego napijmy się za to. No, dokładnie. Zdrowia! Pamiętaj, że rodzice to oglądają. Wiemy, co robimy i podejmujemy takie decyzje, jak czujemy, a to są najlepsze decyzje. Ja spałam z mniejszą ilością facetów niż 10, także nie mam ja aż, też. Wiecie. Ale... Myślę, że każdy z nas, myślę, że każdy z nas by powiedział, nie, naprawdę.
No, kto by chciał kota w worku? Lepiej sprawdzić na pierwszej randce, niż po kilku się rozczarować. Nigdy przenigdy nie prowadzałem nikogo na smyczy. A psa też liczy, czy nie? Nie, no osobę. Z psem. Opowiadaj w takim razie. A nie, nie, to tam tysiące tych historii. Szliśmy sobie z przyjaciółką i gdzieś tam z daleka podbiega taki typek, tak luźno ubrany, troszeczkę jakby z Woodstocku się urwał. W kagańcu. No i z taką, jakby nie w kagańcu, ale gdzieś tam miał obruszkę i tak podbiega, nie? I on do mnie podchodzi, hej, zostaniesz moją panią? I ja mówię, a zrobisz dla mnie siat? A on nagle w tym samym momencie przede mną usiadł i wyciągnął tak tą smycz i mówi, a przeprowadzisz mnie? Yeah. No to mówię, no wezmę już tą smycz i pana przeprowadzę. Więc gdzieś tam po prostu zrobiliśmy rundkę. No i tak to się po prostu skończyło, że został bezpański.